możemy tworzyć czterowymiarową telewizję, odwzorować ruch w przestrzeni trójwymiarowej. Skanery staną się narzędziem codziennym. Większość widziała te efekty na monitorze telewizyjnym. Pojedynczy pomiar jesteśmy w stanie wykonać w ciągu sekundy nawet. Jeszcze kilkanaście lat temu dokładne, trójwymiarowe odwzorowanie skomplikowanych przedmiotów było prawie niemożliwe. Gdy stało się możliwe, same pomiary mogły trwać nawet kilka miesięcy, zaś aparaturę pomiarową trzeba było wieźć ciężarówką. Dziś pomiar trwa najwyżej kilka minut. Aparat pomiarowy mieści się w walizce. Zeskanować za pomocą naszej metody dają się wszystkie rzeczy, które nie są przezroczyste albo nie są lustrem. Jeżeli byśmy wyświetlali obraz w kinie na coś przezroczystego zupełnie, albo na coś, co odbija, to byśmy tego filmu nie widzieli. Wtedy nie mamy obrazu. Jeżeli to jest dowolny inny element, który nie jest przezroczysty, to możemy go zeskanować. Jak mamy biało-czarne paski projektowane z projektora standardowego, na ścianie płaskiej one są proste, a jak to wyprojektujemy na rzeźbę na przykład, to się zaginają. I z tego odgięcia za pomocą skomplikowanych algorytmów wylicza wygląd obiektu w komputerze. Większość widziała te efekty na monitorze telewizyjnym. Jeżeli speaker założy koszulkę w paski, to wtedy powstają prążki, które są odzwierciedleniem jego kształtu. Deformacja prostoliniowych prążków daje nam informację fazową. Faza to jest kształt obiektu. Mamy punkt przestrzeni, który został zeskanowany. Cała powierzchnia składa się z milionów takich punktów. Te punkciki są tak jakby pobierane przez skaner z obiektu i przenoszone do komputera. Dostajemy uporządkowane punkty, tak jak zostały pobrane z obiektu. Mają również w tym punkcie dodatkowe trzy informacje dotyczące koloru, czyli RGB. Wielomodalne pomiary, to znaczy oprócz samego kształtu, rozwija metodykę pomiaru barwy i pomiaru rozproszenia na powierzchni obiektu trójwymiarowego. To jest zasługa kolorowych detektorów, które nawet do 30 milionów kolorów potrafią odwzorować. Mamy dokładne odwzorowanie tekstury barwy obiektu. Naszymi klientami są firmy motoryzacyjne, produkujące chłodnice, elementy nadbudówek, również rzeźbiarze, muzealnicy do tworzenia dokumentacji wieczystej. Pierwsza mobilna pracownia digitalizacji, której celem jest zmierzenie 500 najważniejszych obiektów muzealnych Małopolski. Mierzyliśmy nieraz rzeźby, statuetki, posągi. Tradycyjną metodą dotykową trwałoby to kilka tygodni co najmniej. Natomiast my jesteśmy w stanie w ciągu 15 minut przy użyciu stolika obrotowego bardzo dokładnie i precyzyjnie zmierzyć taki obiekt. Pojedynczy pomiar jesteśmy w stanie wykonać w ciągu sekundy. Skanery również wykorzystywane są do celów medycznych, do wizualizacji w wyniku operacji plastycznej. Nasz wspólnik prowadzi projekt na Politechnice Warszawskiej. Masowy pomiar pleców dzieci. Taki projekt, który mieliśmy europejski, pomiar nóg w ruchu do analizy pracy nóg sportowców. Sam układ projekcyjny jest bezpieczny dla oczu. Jeżeli stoimy w domu przed projektorem, nie wyrządzamy sobie krzywdy, tak samo skanując twarz naszym systemem, w żaden sposób nie ingerujemy w ludzkie oko. Pod względem sprzętowym podstawą układu pomiaru kształtu jest projektor światła i kamera cyfrowa. Natomiast sercem układu jest oprogramowanie, które dokonuje przetwarzania tej informacji. Rzeczywiście rzutujemy prążki projektorem, zbieramy aparatem, natomiast przetworzenie tych danych, czyli analiza obrazów fazowych, wyciągnięcie informacji z tej krzywizny lub programów kalibracji. Jesteśmy jedynym producentem, my mamy dostęp, sami opracowaliśmy metodę kalibracji i my wiemy, jak to robić. Firma Smartek powstała pod koniec lat 90. i było to wymuszone zleceniem, które dostała Politechnika, ale okazało się, że Politechnika nie jest przygotowana do realizacji takiego zlecenia. Do nas zgłosił się kolega ze Szwajcarii, który miał pomysł, żeby wytwarzać automatycznie wkładki do butów. Trzeba było mierzyć stopy. Myśmy opracowali prototyp takiego urządzenia. W tym czasie skończył doktorat pan Robert Sitnik, w tej chwili profesor na Politechnice Warszawskiej. W ramach swojego doktoratu opracował system, który był zalążkiem tej serii produktów, która w tej chwili jest produkowana przez Smartech.
We'll be right back.